Naprawdę ma zajebisty talent i ja to wiem od kilkunastu lat, jak nawet nie więcej. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo nietypowy odcinek. Chcę, żebyście, to do moich widzów oczywiście informacja, chcę, żebyście zaspamowali panią o pseudonimie MISHON, Aleksandrę Kasprzyk. To jest żona Maćka z programu Z dupy. Z dupy! Wszelkie fanpage programu Z dupy, na wszelkie fanpage właśnie MISHON, Instagram, wszystko co tylko może być i pomoże trafić do samej zainteresowanej, jest tutaj na wagę złota. No a w tym momencie zwracam się już bezpośrednio do Ciebie, MISHON, także cześć Olu, witaj. Jarosław Nyckowski, e-gitarzystaTV z tej strony. Otóż przeglądałem sobie YouTube'a w poszukiwaniu różnych fajnych wokalistów bądź wokalistek. Trafiłem na nagrania z programu The Voice of Poland bodajże, no i pojawiłaś się tam Ty. Potem się to zbiegło jeszcze z gdzieś tam sytuacją, gdzie rytualnie traciłem jakąś część czasu na YouTubie i trafiłem na Wasze Q&A, Twoje i Twojego męża Maćka. Z Olą jest taki problem, że Ola z każdym rokiem im rzadziej śpiewa, im mniej gra, im mniej coś robi. Tym robi to gorzej. Nie, właśnie nie robi tego gorzej, tylko jej się wydaje, że robi to gorzej i nie wierzy w siebie, przestaje w siebie wierzyć. Więc Wasza jest rola w tym, żeby Oli udowodnić, że ma talent, że powinna śpiewać, musicie pisać w komentarzach, że ma śpiewać, że ma robić różne rzeczy i tak dalej. Maciek, widziałem, że bardzo mocno ubolewał nad tym, że Ty nic z tym nie robisz. No i ja właśnie w tej sprawie jakby chciałem tutaj się dołączyć. Przede wszystkim chciałem się dołączyć do opinii, tak, Maćka, że no naprawdę słychać, że fajnie śpiewasz, tak, ma to charakter, jest to takie z pazurem, jest to z jajem, bardzo mi się to spodobało. No i spośród tych wszystkich osób, które tam oglądałem, zdecydowałem się odezwać właśnie do Ciebie w tej sprawie. Przede wszystkim zresztą do tego, że wysłałem Ci chyba 2 maile na 2 różne adresy, ale z tego co mi powiedział mój tracking mailowy, to te maile nawet chyba nie zostały otworzone, więc stwierdziłem, że pojadę po bandzie publicznie. Myślę, że tak będzie najszybciej do Ciebie trafić. Chodzi o to, że mam nagraną całą płytę z autorską muzyką, 10 kawałków. Można ją określić jako rock akustyczny. Taka muzyka dosyć, bym powiedział, z jednej strony chwytliwa, wpadająca w ucho, tak mam nadzieję, przynajmniej tak mi się wydaje, a z drugiej jednak nie rezygnująca z jakichś bardziej ambitnych tematów, jednocześnie posiadająca jakiś taki specyficzny pazur, do którego właśnie Ty byś świetnie tutaj pasowała wokalnie. Ja w ogóle wywodzę się z cięższych klimatów, chociaż zaczynałem od gitary klasycznej, ale nagrałem sporo jakichś materiałów typu bardziej heavy. Natomiast tutaj właśnie taki projekt. Dlaczego warto byłoby się spotkać, porozmawiać, dlaczego powinnaś moim zdaniem zwrócić na to swoją uwagę? Myślę, że materiał jest naprawdę bardzo fajny, to po pierwsze, nagrany w mega zawodowym studio. Brzmi to bardzo dobrze, przynajmniej pod kątem produkcyjnym. To czy brzmi dobrze pod kątem kompozycyjnym, to sama sobie odpowiesz na to pytanie. Do tego dosłownie tam jest wszystko zrobione. To, że to jest wszystko jakby napisane, zaaranżowane, nagrane, no to jest jakby, to jest jedna część. A druga część jest taka, że mam całą ekipę, która jakby chciałaby to pchnąć do przodu. Mam ludzi, którzy byli chętni, żeby zorganizować jakieś koncerty takiego projektu. Mam całą ekipę, która mogłaby być odpowiedzialna za teledysk, tak? Zaraz Ci puszczę zresztą jakieś tematy, które robiłem w tym składzie. Płyta jest po wstępnych miksach, tam tylko do wgrania są wokale, tak? No ale to jest bardzo ważny element. No i chciałem, żeby do tej, jak mam nadzieję, dobrej muzyki był równie dobry wokal, dlatego odzywam się właśnie do Ciebie w tej kwestii. Także wystarczy zrobić kilka kroków i temat cały jest praktycznie gotowy, można startować, można działać. Uważam, że to straszny przypał, że nic z tym nie robisz. No i ja zamierzam to bezczelnie tutaj wykorzystać. Dobra, skąd ja się w ogóle wziąłem? Czy ja jestem jakimś typem z pierwszej łapanki? No wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Tutaj do 4 lat prowadzę ten właśnie kanał, to mimo że liczba subskrypcji w porównaniu do wyników właśnie kanałów rozrywkowych, takie jak choćby Twoje czy Maćka, jest jakby nieporównywalne. Ale to faktycznie jest jeden z większych kanałów gitarowych w Polsce. Dodatkowo wydałem w tym czasie 5 kursów gitarowych. Uczyłem się naprawdę o światowej czołówki gitarzystów. Na przykład teraz w sierpniu wróciłem z Nowego Jorku z warsztatów z samym Johnem Petrucci z Dream Theater. Kto trochę wie o co chodzi, a Ty podejrzewam, że wiesz, no to tak, to z nim był ten śmieszny temat, że ten palet miał taki jeden tu, a drugi tu. To właśnie z nim były te wszystkie obrazeczki. No i cóż mogę powiedzieć? Byłem laureatem różnych konkursów na poziomie ogólnopolskim i też międzynarodowym. No ale to nie, chyba nie o to chodzi, żebym teraz Ci opowiadał swoją historię życia. Możesz sobie zobaczyć tutaj moją dyskografię, gdzieś tutaj, albo gdzieś tu się pojawi link, albo w opisie na przykład. Moja dyskografia, jakieś tam o mnie informacje. No właśnie, dyskografię nagrałem w tym czasie 4-5 płyt z muzyką autorską, z tego co pamiętam. Tam jakieś demo się chyba trafiło w międzyczasie. To nie wiem, można liczyć, że 4 pełne. Robiłem również projekty tego rodzaju, tak, w bardzo podobnej formule. Jeden się nazywał Terwilia, to jest tutaj. Jarosław Zaczynałem od gitary klasycznej, ale wywodzę się w sumie z troszkę cięższej muzyki, na przykład takiej. Albo takiej. Zapraszam do odsłuchania tych nagrań. Nie proszę w tym momencie jakieś wielkie deklaracje i tak dalej, ale uważam, że naprawdę warto, żebyśmy się spotkali, porozmawiali, po prostu zagrali jakąś próbę, zobaczyli co z tego wyjdzie. Ja trochę mam nosa do szukania dobrych muzyków, to praktycznie w każdym moim projekcie znajdziesz takich. Myślę, że w tym momencie też się tutaj nie pomyliłem. Jestem prawie pewien, że mogłoby z tego coś wyjść naprawdę, naprawdę fajnego. Coś takiego, co będzie jednocześnie połączeniem strawnej muzyki, tak, dla powiedzmy przeciętnego zjadacza chleba, a z drugiej strony jednak nie rezygnując, powiedzmy, z bardziej ambitnych tematów. Myślę, że kompozycje są naprawdę fajne, no i chciałbym do nich równie fajny wokal. Myślę, że moglibyśmy stworzyć tutaj coś fajnego po prostu wspólnie. Także daj znać, czy to w mailu zwrotnym, to wysłałem chyba z maila e-gitarzystaTV, z tego co pamiętam. Daj odpowiedź albo w mailu, albo możesz się na fejsie odezwać. Owijać cię nie proszę, ale koniecznie chociaż sprawdź to, posłuchaj sobie tej muzy, posłuchaj sobie kilku może tutaj fragmenty, może zamieszczę z tej właśnie płyty, która jest już po jakichś tam wstępnych miksach. Daj znać, spotkajmy się chociaż na jedną próbę. Także to tyle. Moi widzowie, tak jak powiedziałem już na wstępie, spamujcie, rozsyłajcie, niech ta wiadomość po prostu trafi tam, gdzie trzeba. Program Z Dupy, Instagram, Facebook, Mishon, Instagram, Facebook. Tak, jedziemy ostro z tematem. A zwłaszcza rozsyłajcie, jeśli jesteście głodni nowej muzy ode mnie, bo już posłuchaliście milion razy tych kawałków, które gdzieś tam funkcjonują, są i mają się dobrze. Także dzięki, zobaczymy, co z tego wyjdzie.